Dzień dobry, nazywam się Anna Sikorska i zapraszam Was na spotkanie z książką Moniki Filipiny. Opowiem Ci, mamo, co robi moje ciało. Seria Opowiem Ci, mamo jest dość bogata, już liczy kilkanaście tytułów, wśród których znajdziemy książki zarówno o żabach, mrówkach, jak i te o dinozaurach. Są też opowieści o nas, dorosłych, bo przecież nasze zajęcia dla dzieci także są zadziwiające. A dzisiaj spotkanie z ciałem, naszym ciałem, które jest także zadziwiające. Ilustracje są tutaj bardzo zróżnicowane, bo z jednej strony mamy takie duże planszówki, wśród których dzieci mają wyszukać określone rzeczy i które mogą być pretekstem do opowiedzenia tego, co bohaterzy robią. Ale są też takie zabawy, jak wyszukiwanie różnic, poznawanie różnorodnych części ciała. Stopniowo, krok po kroku, autorka przeprowadza nas przez różnorodne tematy. Poznajemy układ oddechowy, układ krwionośny, układ kostny. No, praktycznie wszystko. Także dzieciaki dowiadują się, skąd się biorą dzieci. Polecam i do zobaczenia.